Halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Czechu i witam w kolejnym odcinku z gry 60 sekund. Jeżeli podoba wam się seria, pamiętajcie zostawić lajki, wpaść linki w opisie, suby, dzwonki i komentarze. A my sobie tutaj gramy tydzikiem, klasycznie. Bo ja facet, to Czechu, to gram tedem, proste. Co wam powiem nowego? Wiem chyba jak należy wygrać gierkę. Więc szczerze wierzę, że dzisiaj, że teraz to jest ten moment, kiedy faktycznie wygrywamy gierkę. Więc taki, słuchajcie, nie widzieliście takiego tryhardu, jaki jest dzisiaj. Jeżeli widziałeś wszystkie poprzednie odcinki, mówić tak, ale jesteś noob, ale jesteś noob. Jeżeli tak mówisz, to chłopie, to powinieneś się grubo zastanowić, co ty teraz mówisz, bo na końcu tego odcinka będzie wielki napis, przetrwaliście. I zapamiętasz sobie moje słowa, koleżko. Zabrzmiała trochę groźma. To nie są groźby, widzowie. Oj, radio też bardzo ważne, ale tryhardzik leci. A, bo tu jest młody Dolores. Dobra, tu są takie zajebiste rzeczy. Latarka niepotrzebna jest nam. Tutaj, tam są jakieś gówna. Patrzcie. To. I radio. Totalny S. Jeszcze to. A miałem środek wziąć. No dobra. Ale i tak jest dobrze. Bez środka owadobójczego, ale i tak wyszło zajebiście. Wiem, że jestem biały, słuchajcie, widzowie. Ale takie mam niestety światło, że wszystko... A mnie nie widać, jak ciemne za bardzo, wiecie? Dlatego tak zostanie. Dobra, Timmy będzie foliarzem u nas. Znaleźliśmy jeszcze mapę, warcaby i karty. Mamy chyba wszystko. Apteczka, zupa. Ojejciu, widzowie. Tak by... My już chyba wygraliśmy, co? Ale mamy równiutko zupy i tego. Nie, to już... chyba winek, to jakby nie ma o czym mówić. Dzisiaj będzie jakieś zwycięstwo. Nie wiem, jak, czy przez wojsko, jak my to wygramy. Nie obchodzi mnie to. Dzisiaj walimy wina. I nie interesuje mnie to. Na żadną, kurwa, ekspedycję nie idę. Stojąc przy radu natrafiliśmy na ledwo słyszane przez straszne zakłócenia i wrzaski głos. Głos, który chyba przemawiał o obcym języku. Powinniśmy tego posłuchać. To chyba dawało, że... Kurde, nie pamiętam. To coś dawało. To nie byli Sowieci, tylko to były nasi, ale informacje i tak nie były dobre, nie? Coś takiego. Tak czy siak to cudzoziemcy i niestety nie... A, Kanadyjczycy to byli. Nie idziemy przeczesywać. Nie ma po co, w sensie... Mam radio, mam apteczkę. To jakby, kurde, mamy jedzenie, mamy picie. To zupełnie nie ma po co wychodzić na zewnątrz. Ja to zawsze tak, słuchajcie, powiem wam szczerze, zepsuję tym. Że ja ich ciągle wypuszczam, słuchajcie, na zewnątrz, to ja tym najzwyczajniej się też wszystko psuję. Oni wychodzą, kurde, i później jest kwaśno. A tak będą sobie tutaj jakieś Mary Jane, tutaj, że Dolores zostanie porwana, tutaj, kurwa, Mary Jane zachoruje, tutaj Ted, kurwa, potnie się, bo jak coś bandyci koło nas, wywalone, siedzimy sobie tutaj, elegancko jest, okropna cisza, bierzemy sobie normalnie radyjko, słuchamy. Zajebiście, nie zepsuliśmy radyjka i to jest fantastyczna informacja. Wszyscy są zdrowi, kurwa, elegancko, szósty dzień. Kurwa, jak to nie jest zwycięstwo, to ja nie wiem, co to jest. Jak to nie jest zwycięstwo, widzowie. Patrzcie, mam nadzieję, że oni nie są teraz głodni. Nie, no tu nic nie pisze, nie? Mary, że nie ma się dziś dobrze. Nie, okej. Nigdzie nie wychodzimy, nie. Nie jesteśmy sami, razem z nami jest wielki, kudłaty królik bestia, który chowa się w jednej z ról. Czasami wystawia łez, spoglądając bokami na nasze nędzne zapasy. Nie możemy pozwolić, by ta bestia się tu dostała. Nie możemy pozwolić, by była tutaj, gdy śpimy. Broń palna. Pierwszy raz mam taki event. Dobra, broń? Chyba elegancka, ty. Nasze puszki są bezpieczne, nieszczęśliwie takiego kudłatego mutanta. Chyba wciąż jesteśmy u szczytu łańcucha pomarkowego. Pokarmowego. Pragnienie głód, pragnienie głód, pragnienie głód. Nie.
Tylko żeby nam team nie uciekał. Ja nie wiem, kurwa, co z tym teamim nie tak. On co chwilę gdzieś zwiewa, ty. Informacje o świecie. Tu mamy pukanko. To w gierce komputerowej. Najgorsze, jak ktoś mieszka w domu na przykład i ma okno koło siebie i słyszy pukanie. Jeszcze ma odsłonięte czy coś, to w ogóle jest straszne. Jeszcze ma słuchawki, nie? Zdaliśmy uzyskać słaby sygnał. Komunikat rządowy. Dobre wieści. Skażenie znacznie się osłabiło, tylko czy my faktycznie musimy iść jakby... Kurde, chyba nie, ty... Niby się odwodnienie. Kurde, ja bym tu se czekał w tym bunkcie, jest elegancko, jest woda, jest jedzenie, czekamy. Nigdzie nie idziemy. Puk, puk, ten dźwięk zawsze wszystko może coś koszmarnego, tak czy siak. Myślę, że powinniśmy otworzyć, to nigdy nie są złe informacje z tego co wiem. Oj, no i tym razem są, głód, choroba. Ty, a czemu te goście okazali się być miły, tajemniczy człowiek w dziwnym kombinezonie? Podarował nam kilka puszek. Otwarcie wazu było dość ryzykowne. Wygląda na to, że nam były paskudnej choroby przed ten kaszel można zwer... Oj. To ja nie wiedziałem, ty. Damy mu apteczkę. Ty, to nikomu nie otwieramy, wyjebane mamy, nie? Siedzimy tu, kurwa, całą gierkę będę tu siedział. Wyjebane. Wszyscy zdrowi, elegancko jest. 1000 dni tu spędzę. Ciekawe jaki... Ty, rekord świata w dniach spędzonych. Ciekawe jaki jest. A wciąż będziemy siedzieć na tyłkach. No, posłuchamy sobie radyjkę, zobaczymy co tam rządowi mają coś do przekazania nam. O, a ty czemu jesteś chory? Ty, nie powinieneś być chory. Nawiązaliśmy kontakt, wojsko wciąż funkcjonuje i przybędą nam z pomocą. Musimy tylko cierpliwie czekać. Ten żołnierz o nudzący głosie wyraził się bardzo jasno w tej sprawie. Pomoc jest w drodze. Timmy nie potrzebuje dużo, ale na pewno potrzebuje... Musi pić. Poczekajcie. Wygłodzenie. Nie potrzebuje pić, on potrzebuje jeść. Nie wychodzimy na dwór. Najedliśmy się dziś strachu, gdy nasza mapa nagle ześliznęła się ze ściany. Tak, tam jest sejfik, tak? I my go otworzymy oczywiście. Może tam okaże się być apteczka na przykład. Nie. A co tam się okazało być? Jedzonko. Niestety już mamy dwie osoby chore. To bardzo niedobrze. Nie idziemy na ekspedycję. Leżąca na ziemi walizka to było zatruta woda dwa razy. Trzeci raz się nie nabiorę. Mam nadzieję, że choroba dalej się nie będzie tutaj rozprzestrzeniać. Nigdzie nie idziemy. Normalnie sobie tu siedzimy z dupą i jest elegancko. Ten drogantet smarka coraz bardziej. Tak, ktoś może iść otworzyć. Znaczy odebrać fona. Ja nigdy nie doszedłem do momentu, może jakby za kró... O, Dolores chora. Czyli teraz będą wszyscy chorzy, tak? Fajnie. Nie wiem, kurwa. W takim razie kogo wysyłamy. Czy wysyłamy Mary Jane, bo jest jedyna zdrowa? Nie wiem, w sensie... Głód, choroba. Ja bym Timiego wysłał. On najczęściej lubi nam spieprzyć. Timi, niech idzie odebrać fona. Może jakby nie starczyło dni. I nigdy nie zrobiłem tego, bo jakby dni nie starczyło. Żeby tam dalszy wątek się potoczył. Pragnienie głód. Tak, kogoś usłyszeliśmy tego, to jakiś sam świat, coś tego owego. Musimy udać się spać, ale gdy doszły do nas jakieś podejrzenie szurane ze strony drzwi bunkra, w pierwszej chwili myśleliśmy, że to łakomy szczur. Okazało się to znacznie gorszego, ktoś próbował wyważyć drzwi z drugiej strony, musimy coś zrobić. Ivera. Pierwszy raz też mam ten event. Nieustraszony, 1/3. Wystarczyło kilka strzałów, aby towarzystwo się rozpierzchło. Co jednak się stanie, gdy następnym razem zabraknie nam amunicji? Miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie. Minus jedna broń, niestety. Odwodnienie. Nic.
Odwodnienie, odwodnienie, a czemu ten nit? Nie, tylko głód i choroba. Bo był chyba fona odebrać. Gdy Timmy wrócił ostatni, okazało się, że zrobił sobie ranę. Kurde, czy jest nie dość, że chory. Nie, on jest chory tylko. Nie no, ale użyjemy się kiedy, żeby mu upierdolić nogę. Nie no, żeby tam pod drzewami mu wiecie, żeby... Dobra, teraz mam wszystkich chorych, zajebiście. Czyli tak, jedna osoba, dobra, okej. Jedna osoba chora, wszyscy chorzy, to tak chyba działa. Pragnienie, wygłodzenie. Wygłodzenie, wygłodzenie. Wygłodzenie, wszyscy jedzenie, jedzenie. No nic, to wydaje się straszna lipa, ale wierzę w naszą rodzinkę. Nigdzie nie idziemy. A co się w ogóle stało z siekierą? A, zużyła się, nie? Oj, Timmy, chłopak zawsze był mędzikusem, a ten schron to nie jest najlepsze miejsce dla dziecka, które uwielbia biegać do utraty tchu. Czy może wyjść na zewnątrz? Tak. Tak jest chory. Co złego może się stać? O! O, to znamy odpowiedź, co złego może się stać. Timmy zawsze potrafił podkraść się niczym duch, ale czy to wystarczyłoby przemknąć niepostrzeżenie przez obóz bandytów, który rozbito nieopodal? Obawiamy się, że nie. Kurwa, i po co ja klikam te debilne eventy? Mówiłem, wygrywamy gierę i klikam te głupie eventy, no. Po co? Po co? Nigdzie nie idziemy, odwiedził nas do Mokrząsa. Masz. Niech będzie, nie wiem, mam wrażenie, mam nadzieję, że wojsko się zgłosi po Szarlikowa, nie wiem, i nie będzie akotokalipsy. Pragnienie głód, pragnienie głód, pragnienie głód. Nigdzie nie idziemy. Hej, zgadnijcie, co wygląda na to, że mamy swój własny postapokaliptyczny ogródek. Na jeden ścian rosną jakieś grzyby. Oj, nie, 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 nie. Żadnej grzybowej uczty. Chociaż grzyby z lata ręki w Falloutie były koksem. Odwodnienie, odwodnienie, odwodnienie. Znaczy, podobno, bo w sumie miałem je... Ty, nie mamy już picia. I to jest ten świetny moment, na którym musimy wyruszyć niestety. Wojsko znów nadaje. Powiedzieli, że pierwszy krok przejść samolot, damy latarkę. Nie mamy też latarki niestety. Musimy kogoś wysłać i będzie to Mary Jane. Samoloty, sterowce czy czego by tam nie posłali, muszą poczekać. Czy oni zdają sobie sprawę z tego, ile kosztują baterie do latarki, zwłaszcza w aktualnej sytuacji gospodarczej? Zwłaszcza, że gospodarka w ogóle przestała istnieć. Głód, choroba, głód, choroba, głód, choroba. Dobra, wysyłamy Mary Jane, dajemy jej walizę. No i ona jest tak jest chora, więc wydaje mi się, że sama maska przeciwgazowa jest totalnie bez sensu. Że w pewnym momencie wyskoczy nam event, że będziemy zdrowi i będziemy mogli siedzieć, nie wiem, masę przeciwgazowej, żeby nie zachorować, to było rozsądne, nie? Szarlik, o! Szarlików hasując po bunkrze wpadł impedem wrócącego w ścianie. Osłaniając schowane tam małe drewniane pudełko między śmieciami i odrobiną pamięć, znaleźliśmy przeterminowany spray na owady. Ale jaja. I to jednak się przydał. Głód, choroba, strudzenie. Głód, choroba. Jeden oferuje wodę za karty. No wody nie mamy. Pytanie, czy my chcemy się wymieniać. Kurde, za kartę ja bym się wymienił. Chociaż... Nie wymieniamy się. Liczymy na to, że Mary Jane wróci z wodą. Powinna wrócić, powinna sobie dać radę. Zresztą jest nas tu tylko dwóch, więc jakby te półtora butelki wody to powinno wystarczyć. Nie interesował nas handel. Pragnienie wygłodzenie, pragnienie wygłodzenie. Jeść, jeść. Próbując pogłaskać tego małego szatana, kawałek papieru z jakimś adretem przypieczonym do obroży kota. Poprzedni są gdzieś w okolicy. Nie pamiętam.
No dobra. Nie wiem. Udało się, co? Gdy zatrzymano dwóch mężczyzn w stylowym kapeluszu, w ciemnych płaszczach, na widok kota zasiecili im się oczy. Jest własnością ich babci, tak. To było to, tak? Okej. Okay. I agenci porywają Strzelnikowa, agenta Sowietów. Odwodnienie? Odwodnienie. Skąd w ogóle my wiemy, że on ma na imię Strzelnikow? Od tego, co dostaliśmy ten worek? Nie wiedzieliśmy, co tam jest w ogóle. Brak wody, widzowie. Oj, oj, oj. Hut, wycięcz... Co? Mogę coś na wycięczenie? Aby uzmienić sobie czas, zaczęliśmy odkrywać sceny z ulubionych ten. Jedynymi medlami, które udało nam się przeszukać, to są dwa zupy. Jakiś niewytłumaczalny cud, cały teren rozgrywał, przetrwał zapasowy karabin. I naprawdę lubiliśmy tę walizkę, która została zniszczona. No to jest kwaśno. No to teraz jest słabiutka, nie mamy wody. Pewien młodzień zawitał do naszego schronu, opowiedział nam o swojej odważnej siostrze bliźniaczce. Kurde. Ach, Mary Jane, idziesz. Nie interesuje mnie to. To znowu szalika, co tu się dzieje? Jakie kombo? Kombo. Obozu, znaleźliśmy dziewczynę. Okazało się, że ich ojciec skontaktuje się z nami ponownie. Optymista może po prostu jedzenie z zupą. Tak, Szaliko wrócił. Głód, wycięczenie, głód, wycięczenie, strudzenie. Głód, okej. Okay. Czyli nic na razie. No myślę, że musi iść Dolores. Na zewnątrz jest niebezpieczna i uzbrojona po zęby kobieta. Na szczęście skończyła jej się amunicja. Przedstawia się jako myśliwy i wierzy, że poluje na grasującego w okolicy zmutowanego pająka. Pożyczyć jej amunicję. Odwdzięczy się w przyszłości. Może nie, bo nawet nie mamy ammo. 27 dzień. Na razie radzimy sobie dobrze. W sensie tragicznie, ale... liczę, że się uda. Pragnienie, głód, wycięczenie. Pragnienie, głód, wycięczenie. Czekaj. Pragnienie, głód. Pragnienie, głód. Wygłodzenie. Wygłodzenie, czyli Mary Jane jedzenie tylko, tak? Zbrojna osoba, która zabija zwierzęta dla smortu. Jedzenie, pyk. Najwyższy czas, no Dolores musi iść. Weźniesz, nic nie weźniesz, po co ci maska, ty? Nie ma co brać, idziesz po prostu na żywca. Potrzebujemy apteczki, liczymy na szczęście. Apteczki, może wody przede wszystkim. Odwodnienie, głód. Pragnienie, głód. Czyli tedzior, tylko wodę. No jest już tak. No, ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Szaliko przekonał się o tym, gdy zaczął bawić się zwisającym z sufitu kablem. Wyrwał przełom ze ściany i spadł na ziemię. Różnych. Tak, tak, to jest tego. Że nas podsłuchują. No chyba tak, bo to jakby prowadzi chyba dalej wątek. Nie wiem, no. A może powinienem nie, bo jakby wiem, co się stanie, jak kliknę tak. Tylko wydaje mi się, że my jakby Szaliko podejrzano o tego, to jest to, nie? A nie, to jest wyższa technologia, podsłuchiwali nas. Ich samolot nie miał jakiegoś tego, kół nawet. To jeszcze nie, oni się zaraz z nami to skontaktują. Wygłodzenie, wycięczenie, strudzenie, odwodnienie, czyli... Ted jedzonko, ona pićko. Ted jedzonko, ona pićko. Ci podejrzeni, tak, domagają się wyjaśnień, tak. Tylko... No i właśnie nie rozumiem, o co tu chodzi. Ted. Czemu on nagle teraz jest... I oni pomachają przed nosem legitymacjami. Co to jest? Niebawem poinformowałem nas o szczegółach naszego pierwszego zadania. Ale kwaśno, to głód, choroba, zmęczenie, strudzenie. Wydaje mi się, że no damy je jeść, nie? Zupa to też trochę picie jest. Transmisja wojska. Znowu musimy machać, kurde, latarką, bo samolot nie mamy. Nie uda się wygrać tego, widzowie. Co ty gadasz, no?
Salikow, pilnuj jej. Głód, choroba, zmęczenie, strudzenie. No damy jej jeść, musisz sobie jeść, musisz jeść. Mam strasznie dużo zupy. Każdy zapach ze ściany wypada jeden z cegieł. Obrzydliwość, powinniśmy zbadać i pozbyć się. No tak, wydaje mi się, że tak, bo jak... Oj. Co się kurwa stało? To się, że wydarzyło prawie przyprawiło nas o zawał serca. Jakiś obłukany gryzon, gaczy cokolwiek to było, wyskoczył z dziury i zaczął finglować po bunkcie. Wszędzie nie mogliśmy go złapać. Nim zdążyliśmy cokolwiek zrobić, moja podróż zewnątrz zostało nasze radio. No widzę, jak bezpiecznie wróciła ty. Przyniosła, kurczę, 3 zupy, 2 wody. Kurde, radio. My zepsuliśmy, ona przyniosła. Ja i przegraliśmy to. Kurde. Widzowie, jaka ta gra jest kurwa ciężka, ty. Nie wyobrażacie sobie, taki tryhard poszedł. No patrzcie, udana ekspedycja, 5 ekspedycji, ale to dopiero było gdzieś w dniu 20, kurde, robiliśmy te ekspedycje, gdy już wszyscy byli chorzy. Wydaje mi się, że chore osoby trzeba wysyłać na ekspedycję, nie? Ktoś jest chory, wysyłasz go na ekspedycję i mówisz, wydupsasz gościu. Nie udało się, widzowie. Niestety. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Ja sobie zrobię pewnie teraz przerwę długą od 60 sekund, bo powiem wam, to jest super gierka, ale tak jak naprawdę chciałem, bardzo, bardzo chciałem to przejść. Mam nadzieję, że jeszcze to się uda i na pewno zagramy na różnych poziomach trudności może. Albo zagramy sobie w Reatomizet. Bo 60 parseków. Też nie chcę, bo to są codziennie, to są odcinki, każdy odcinek 20 minut, a z drugiej strony nic właściwie w tej gierce nie robimy ostatecznie, może kilka nowych historii, ale to nie jest jakieś turbo ciekawe, to nie wybieram jakichś najlepszych fragmentów, najlepszego odcinka i tylko go wrzucam. Dlatego wydaje mi się, że trzeba sobie tutaj odpocząć, poczytać, może zagrać w Reatomizet, zobaczyć w każdym razie. To by było dzisiaj na tyle. Ja życzę wam oczywiście miłego dnia oraz miłej nocy, ale pamiętajcie, jeżeli tu zostawisz lajka, ja tu będę widział, że zostawiłeś lajka, napisałeś komentarz, zostawiłeś suba, wpadłeś na Twittera, na Twitcha, na Instagram, bo ja tam mam opisane, że ty z tego linku tu klikłeś, chłopie, więc ja będę widział, że ty powchodziłeś wszędzie, to ja mówię, gościu, to nie ma co, to będę nagrywać 24 godziny, 330, kurwa, 5 dni w roku, będzie 60 sekund, no. Więc pamiętajcie, że to od was zależy i pamiętajcie, żeby wspierać serie, które wam się podobają, bo to jest super ważne, szczególnie przy małych twórcach, to już jest najważniejsze. Miłego dnia, oraz miłej nocy, widzimy się jutro. Czy z 60 sekund, czy z innej gry, w każdym razie jutro. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.